Suwałki mają dwie nowe ulice, Stulecia Niepodległości oraz Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uchwałę o nadaniu nazw podjęto podczas marcowej sesji Rady Miasta. Miano Stulecia Niepodległości przypadło budowanej dopiero arterii łączącej ulicę Utrata z Sejneńską. To jest właśnie ta południowa część naszego miasta, tam gdzie jest ten tunel wykonywany i gdzie będzie budowany most dla tego łącznika. Były dyskusje na ostatniej sesji Rady Miejskiej dotyczące, jak ta ulica ma się nazywać, żeby to była taka nie za długa nazwa. Pojawiały się różne głosy. Ja jeszcze spróbowałem z radnymi przedyskutować to i rozmawiać. No jest ta wersja, którą chyba Andrzej Chuchnowski tutaj zaproponował. Samorząd suwalski i radni miejscy, decydując się na taką właśnie nazwę, chcą upamiętnić rok 2018 jako rok jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uzasadnienie jest oczywiste. 11 listopada w 1918 roku w wyniku powstańczych zrywów i walki o zachowanie narodowej tożsamości spełnił się sen Polaków o wolnej Polsce. Bez zaborców, bez rusyfikacji i bez germanizacji. Nazwa ma upamiętniać doniosłe wydarzenia sprzed 100 lat. Druga z ulic, nazwana imieniem Rotmistrza Witolda Pileckiego, biegnie od ulicy Płaskiego do Północnej. Za parafią Salezjańską, tam na osiedlu Północ. Myślę, że to jest ulica też dość długa, bo chyba ponad dwukilometrowa. Tam powstaje nowa zabudowa. Żołnierz Armii Krajowej, rotmistrz kawalerii, wstępując do Armii Krajowej, był już znanym ze swojej waleczności i patriotyzmu żołnierzem. Uczestniczył w kampanii wrześniowej podczas II wojny światowej. Polakom znany jest też jako więzień obozu Auschwitz, gdzie założył ruch oporu i zorganizował siatkę konspiracyjną. Obok raportów Karskiego i jego raporty są jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o Holokauście. Komunistyczne władze Polski Ludowej nie doceniły bohaterskich czynów Witolda Pileckiego i skazały go na śmierć. Wyrok wykonano w 1948 roku. Poza nadaniem nazw powstającym szlakom komunikacyjnym wprowadzono też korektę przebiegu ulic Armii Krajowej od Reja do Pułaskiego i Staniszewskiego, od Stulecia Niepodległości do granic administracyjnych miasta.